Dzień dobry, dzień dobry. Witam w nowym odcinku podcastu Odpowiedzialna Moda. Dzisiaj taki temat, który wydaje się może mniej oczywisty w kontekście mody, albo przynajmniej nie jest naszą pierwszą myślą, ale jeśli mówimy o modzie zrównoważonej, o modzie etycznej, no to jeden z aspektów, który trzeba wziąć pod uwagę, to po prostu gra fair play, gra i prowadzenie biznesu zgodnie z zasadami, zgodnie z prawem, a więc godne płace, podpisywane umowy, rozróżnienie inspiracji od plagiatu, płacenie podatków, najlepiej w kraju, a nie w podatkowych rajach. No i parę jeszcze innych kwestii, dlatego dzisiaj zaprosiłam na pokład odpowiedzialnej mody prawnika Arkadiusza Szczudło, który właśnie branżę kreatywną wybrał sobie jako niszę, chociaż może zaraz dopytamy, czy to na pewno nisza, i tym się zajmuje, więc cześć Arkadiusz. Dzień dobry Kasiu, dzień dobry drodzy słuchacze. Witam cię serdecznie i od razu mam do ciebie pytanie, jak to się stało, że właśnie ta branża została tą, w której się postanowiłeś specjalizować? Powiem Ci tak i powiem Wam wszystkim. Jeżeli chodzi o branżę kreatywną, to jest to dosyć szeroka branża, bo trzeba tutaj spojrzeć na to, że taką osobą kreatywną oczywiście może być projektant mody, ale może być też programista. Więc sama branża kreatywna jest dosyć szeroko pojmowana. Ja od jakiegoś czasu staram się komunikować, że okej, specjalizuję się właśnie w branży kreatywnej, tak, no bo obsługuję klientów typu właśnie software house'y, ale obsługuję głównie i staram się komunikować obsługę głównie podmiotów z branży mody. Czyli to jest w ogóle jeszcze taki dodatkowy wycinek takiej branży kreatywnej. Jest to branża odzieżowa. Można przyjąć, że ona jest kreatywna, chociażby po tym, o czym będziemy na pewno dzisiaj rozmawiać, to trochę ta kreatywność wyjdzie z tej branży, szczególnie jeżeli chodzi o jakieś próby, może nie obchodzenia prawa, tutaj tak sobie żartuję, ale na pewno jakieś próby legalizacji pewnych rzeczy, właśnie to, co powiedziałaś, typu odróżnienie, opracowanie od inspiracji czy innych takich różnych ciekawych i czasami zabawnych działań. U mnie to się zaczęło jeszcze za czasów technikum, bo ja kończyłem technikum elektroniczne na kierunku technik informatyk. Kupiłem pierwszy aparat, zacząłem robić zdjęcia. To były zawsze zdjęcia edytorialowe, to były zdjęcia modowe, a więc tą branżą mody miałem styk od środka. Potem po przeprowadzce do Warszawy zacząłem pracować na różnych stanowiskach, można byłoby to tak nazwać, przy produkcjach różnego rodzaju. Czy to były reklamy, czy to były jakieś lookbooki, czy innego rodzaju wideo i zdjęciowe produkcje. Więc tą branżę poznawałem od samego środka. Rozmawiałem z ludźmi, rozmawiałem z podwykonawcami, tak, typu fryzjerzy, styliści, sami fotografowie, operatorzy i tak dalej, więc poznawałem gdzieś tam ich wewnętrzne bolączki i problemy. Oczywiście tutaj trzeba było pod kątem prawnym zawsze na to patrzeć, ale dodatkowo też mogłem i miałem tą przyjemność rozmawiać z projektantami, z markami odzieżowymi i często bywało tak, że gdzieś tam, jak słyszeli, że albo że jestem studentem prawa, albo że już jestem tym prawnikiem po studiach, no to dopytywali o różne rzeczy i zaczynali się gdzieś tam pomału kontaktować ze mną. To po prostu rozchodziło się drogą pantoflową wśród branży. Z racji tego, że oni widzieli i poznali mnie przy innej okazji, no to tutaj również zahaczali o te aspekty prawne, o te kwestie prawne. I w sumie tak to się zaczęło. Opowiadając krótko, bo po drodze oczywiście było jeszcze wiele innych rzeczy, typu pierwsza praca czy pierwsze zlecenia dla agencji modelek. Pracowałem w tej branży mody od środka. No a że kończyłem te studia prawnicze, no to mówiąc wprost, łatwiej było zapytać studenta prawa o pewne rzeczy, niż udać się wtedy do prawnika, tak, te 6 lat temu. Bardzo to jest fajna opowieść i ona też udowadnia coś, o czym często rozmawiam ze swoimi studentami projektowania ubioru, kiedy oni trafiają na przykład na zaoczne studia, mając już ukończone różne kierunki, które z pozoru wydają im się, wiesz, zupełnie niepomocne w tej nowej drodze.
No i to teraz pokazuje, że w zasadzie, ja też zawsze próbuję to im naświetlić, że nie ma czegoś takiego jak doświadczenie powiedzmy sprzed SAP-u albo sprzed projektowania, które się po prostu wykreśla i które się nie przydaje, bo ja też trafiłam do szkoły projektowania, studiując jednocześnie ekonomię i stosunki międzynarodowe i wydawało mi się to wówczas bardzo abstrakcyjnym połączeniem, a potem się okazało, że na przykład idealny kandydat na stanowisko produkt menadżera to jest właśnie ktoś o wykształceniu, o tym profilu ekonomicznym i kreatywnym, więc tutaj z tym prawem jest tak podobnie. No to od razu moje pytanie, na ile właśnie ta znajomość branży mody, w ogóle branży kreatywnej jest potrzebna, żeby się modą, albo raczej prawem w modzie zajmować? No i pytanie drugie pomocnicze, właśnie co robi, czym zajmuje się taki prawnik w modzie? Dlaczego jest potrzebny i czy tylko dużym, czy też małym firmom, czy wszystkim? Takie kombo pytanie. Nawiążę może troszeczkę do tego, o czym wcześniej rozmawialiśmy przed chwileczką i co powiedziałaś przed chwilą, czyli właśnie ja to nazywam takim łączeniem kropek. Trochę zaciągnięte jest to od Włodka Markowicza, który opowiadał o właśnie kropkach, które się łączą w naszym życiu i które prowadzą nas do jakiegoś celu i to jest w sumie coś takiego, tak? Ja tutaj mogę oczywiście mówić o swoim przykładzie, tak? Czyli mieszkałem w Trójmieście, tam robiłem modę, przeprowadziłem się do Warszawy, tu robiłem modę, studia prawnicze. I takim ciekawym przykładem jest też to, że no co prawda CV ostatni raz uzupełniałem no kilka lat temu dobrych, bo w sumie już za czasów studiów zacząłem pracę jako freelancer na własną rękę. Ostatnio czwarty czy piąty rok rocznicę miałem teraz założenia działalności gospodarczej, takiej oficjalnej oczywiście. Brawo. Dziękuję bardzo. Chyba po 5 latach są kryzysy z tego co słyszałem, ale ja tego kryzysu na razie nie widzę, więc jest okej. Natomiast właśnie łącząc te kropki, ostatni raz CV uzupełniałem bardzo dawno temu, natomiast w tym CV zdecydowanie jako plus pokazywałem to, że ja pracuję wewnątrz tej branży modowej, tak, branży kreatywnej. I miałem takie CV swoje zawsze podzielone na dwie części. Ta sekcja doświadczenie w ramach branży prawniczej i w ramach branży kreatywnej. Zawsze miałem te dwie informacje, zawsze miałem takie dwie listy. Oczywiście CV wtedy miało trzy strony, a nie jedną czy dwie, no ale to był, zawsze dla mnie to był bardzo duży plus, że ktoś robi coś więcej, szczególnie, że chce pracować w tej branży. Teraz na przykład robiliśmy rekrutację dla prawnika, który akurat miał się specjalizować w prawie korporacyjnym, i wybraliśmy chłopaka, który rok czasu sobie zrobił na przykład taki one year gap i mieszkał w Irlandii. I to jest bardzo duży plus, mówiąc szczerze właśnie, bo często też na przykład praca, no nie wiem, wyszczególnienie w CV pracy kelnera czy kelnerki, to też może być bardzo duży plus. No bo to mówi o pewnego rodzaju opanowaniu, no chyba, że to jest miesięczna praca, no to niekoniecznie, ale jeżeli to jest dłuższa praca, tak o opanowaniu, o umiejętności komunikacji z klientami i tak dalej, więc no, takie prace obok też potrafią być bardzo wspomagające, żeby kogoś jakby zatrudnić albo kogoś lepiej ocenić, tak mi się wydaje. Natomiast wracając do tego pytania, czym się zajmuje prawnik mody? Prawnik mody, może inaczej, czym się specjalizuje kancelaria obsługująca branżę odzieżową? Bo tutaj myślę, że trzeba rozróżnić. Znaczy ja stoję na stanowisku, że każdy prawnik powinien mieć jakąś specjalizację, a specjalizacja obejmuje, a przynajmniej powinna obejmować jakieś aspekty prawne, czyli na przykład ktoś może się specjalizować we własności intelektualnej, ktoś inny na przykład w RODO, ktoś w czynach nieuczciwej konkurencji, ktoś inny jeszcze w znakach towarowych. I to jest jak najbardziej zrozumiałe, no bo chociażby te zakresy, o których powiedziałem, one są na tyle szerokie, że spokojnie trzeba się kilka lat w tym specjalizować, żeby to poznać albo żeby gdzieś tam jakby rozmawiać płynnie w miarę w tych tematach. Więc w tych rzeczach może się specjalizować prawnik, natomiast kancelaria, która obsługuje branżę odzieżową i akurat nasza kancelaria z tego, co kojarzę, to na rynku jest jedyną kancelarią, która tak otwarcie się specjalizuje w branży odzieżowej. My w ramach kancelarii specjalizujemy się tak naprawdę od A do Z we wszystkim. No bo okej, ja robię RODO i e-commerce, moja wspólniczka Magda Korol robi własność intelektualną i znaki towarowe,
Jeden z naszych super współpracowników robi kwestie korporacyjne, ktoś inny robi wzory przemysłowe, rejestruje, czy w ogóle w kancelarii takiej specjalizującej się w kwestiach branżowych, no to ona powinna mieć u siebie kilku prawników, którzy mają różne wewnętrzne, własne specjalizacje. I ja myślę, że to jest takie no, istotne, żeby to rozróżnić. Mam nadzieję, że to jest zrozumiałe, to co powiedziałem. Tak, tak, tak. Myślę, że dla kogoś, kto oglądał kiedyś Eli McBeal w starych czasach albo jakiś inny prawniczy serial, to już daje jakieś pojęcie, że no, do jednego prawnika idzie się, żeby się rozwieść, a do innego, żeby założyć firmę. Więc myślę, że na tym etapie jeszcze tutaj wszyscy ogarniamy, chociaż pewnie jakbyś zaczął, wiesz, nas wprowadzać w jakieś tajniki RODO, no to moglibyśmy może lepiej mieć nie. kłopot. Tak, tak, może lepiej nie. Chociaż powiem Ci, że tacy prawnicy specjalizujący się w takich ogólnych rzeczach, typu na przykład prawo cywilne, prawo administracyjne, prawo karne i tak dalej, to oni oczywiście są na rynku i też są potrzebni. I oni będą potrzebni, żeby pomóc w takich bieżących, ogólnych rzeczach, mówiąc wprost. Wiesz co, jak przygotowywałam się do tej naszej rozmowy, to sprawdziłam, że na przykład w Nowym Jorku jest coś takiego jak Fashion Law Bootcamp na Fashion Law Institute i tak naprawdę można w ogóle już kształcić się w tym kierunku. To powiedz teraz, jak na tym naszym polskim podwórku wygląda zdobywanie no właśnie wykształcenia, bo doświadczenie, no to tak jak mówiłeś, tutaj to jest taki miks tego, co się robi, tych wszystkich zleceń, które się po drodze łapie plus kontaktów i jakichś takich pobocznych ścieżek, ale gdzie można się w Polsce uczyć prawa mody? Czy to jest Koźmiński, czy jeszcze jakieś inne miejsca? Gdyby teraz nagle ktoś pomyślał, kurczę, lubię tą modę, studiuję prawo, może też bym chciała pójść w te rejony? Znam to Fashion Law Bootcamp, Fashion Law Institute, prowadzi to Susan Scafidi, także tutaj bardzo warto poczytać sobie o tej inicjatywie, o tej fundacji, która tam w Nowym Jorku jest i warto się w niego zagłębić, jeżeli chce się poznać tajniki właśnie pracy w branży mody, w branży odzieżowej, tylko że trzeba to przełożyć oczywiście na rynek europejski, który jednak pod kątem prawnym no, jest znacznie inny. Znaczy z wyłączeniem oczywiście Wielkiej Brytanii, no ale to już nie jest Unia Europejska. Tak, to natomiast peryferie. Tak, tak, peryferia, dokładnie. Natomiast jeżeli chodzi o Europę, czy jeżeli chodzi o Polskę, to powiem szczerze, że w każdym kraju w sumie Unii Europejskiej są jacyś prawnicy, którzy obsługują branżę odzieżową. I na przykład, jeżeli jesteśmy, nie wiem, na studiach prawniczych i jesteśmy na Erasmusie we Francji czy w Hiszpanii i interesujemy się tym fashion law, czyli tym prawem mody, to warto po prostu uderzać bezpośrednio do praktyków. Znaczy ja wychodzę z założenia, że książki książkami, na rynku no, nieszczególnie coś istnieje, mówiąc szczerze, natomiast warto korzystać z doświadczenia praktyków, czyli zdecydowanie szkolenia takie no, nie wiem, ad hoc albo szkolenia kilkudniowe, tygodniowe, różnego rodzaju są organizowane aktualnie. My chociażby organizujemy no, co chwilę, mówiąc wprost, jakiegoś rodzaju szkolenia z zakresu właśnie prawa mody. Ostatnio organizowaliśmy 5-dniowy Fashion Masterclass. No, były różne tematy, było prawo, był biznes, były kwestie marketingowe. Mieliśmy nawet eksperta, który opowiadał, jak sprzedawać produkty poprzez zdjęcia i wideo. Więc no, to są naprawdę bardzo, bardzo ciekawe rzeczy. Mieliśmy ostatnio webinar odnośnie znaków towarowych i ochrony marki. Za tydzień będziemy mieli odnośnie walki z podróbkami. Ja wychodzę z założenia, że trzeba łapać takie właśnie, takie ad hocowe szkolenia i po prostu łapać tą wiedzę bezpośrednio od praktyków. No i co istotne, próbować praktykować u takich właśnie doświadczonych prawników, tak, którzy zajmują się tego typu rzeczami. Ja jestem troszkę może dziwnym prawnikiem, bo ja nie jestem fanem wieloletnich szkoleń. Ja jestem za zdobywaniem doświadczenia całkowicie z praktyki. No bo to była moja droga, zdobywanie doświadczenia. Oczywiście na szkolenia różnego rodzaju chodziłem, oczywiście nie były one specjalizujące się czy jakoś zaznaczające tą branżę modową,
No bo jednak będąc szczerym, no to tych prawników, którzy siedzą tylko i wyłącznie w branży mody, to jest, mówiąc szczerze, tyle co pies napłakał. Na palcach jednej ręki można zliczyć i w sumie będzie ich może dwóch czy trzech w całej Polsce. Tak, na paluszkach jednego kotka. Tak, dokładnie, dokładnie, więc trzeba tutaj łapać rzeczy, które są w koło, tak? Czyli na przykład, jeżeli chcemy obsługiwać branżę odzieżową w ramach prawa w e-commerce, czyli zakładanie sklepów internetowych i tak dalej, no to jestem za tym, żeby dokształcać się oczywiście z prawa w zakresie, nie wiem, praw konsumenta, ale również na przykład dowiedzieć się, jak takie sklepy powstają od strony technicznej. Bo powiem szczerze, nieraz miałem taką sytuację, że marka odzieżowa, okej, chcę, żebym stworzył regulamin, pomógł im przy na przykład polityce prywatności, ale oni często też nie wiedzą, jak proces zakupowy w ogóle ma być stworzony. Więc ja po kilku szkoleniach z różnych platform, czy to WooCommerce, czy jakieś Shoplo, Shopify i tak dalej, to ja jestem w stanie im powiedzieć, okej, przy Shoplo nie będziecie mieli problemu, bo oni to dają wam zawsze, tak? Przy WooCommerce musicie to zrobić ręcznie i polecam wam zrobić to tak, tak i tak. I ta wiedza, która jest w koło, no to nie jest wiedza prawnicza, że ja wiem, jak proces zakupowy powinien wyglądać, tak? Przynajmniej, no wiadomo, no marketingowiec pewnie coś jeszcze by dodał, ale no od czegoś oni muszą zacząć, a no często niestety się zdarza, że nie mają tej wiedzy, jak ten proces powinien wyglądać. Uprzedziłem cię przed spotkaniem, ja mogę o tych tematach rozmawiać godzinami. Dobrze, to znaczy, ale wracając... Tak, tak, no zdecydowanie. Branża mody to jest zdecydowanie moja pasja. To jest coś, co po prostu zawsze chciałem robić. Ja łączę akurat branżę mody z branżą technologiczną, bo to jest takie moja, no trochę zajawka, mogę powiedzieć szczerze, jeśli chodzi o branżę technologiczną, szczególnie blockchain. I to są bardzo fajne połączenia. I to dalej jest branża odzieżowa. Czy powiem ci, że na hasło blockchain zrobiły mi się duże oczy, może nie tylko mnie. Powiedz, co to jest? Tak mówiąc bardzo prosto, blockchain to jest taka baza danych, coś jak MySQL na przykład, można byłoby to, znaczy oczywiście tutaj informatycy mnie zjedzą, no ale to uprzedzam, tłumaczę to dla osób, które nie wiedzą i muszę to porównać do czegoś. Okay. To jest ogólnie taka baza danych, która jest ogólnodostępna i ona jest rozproszona, czyli powiedzmy kopię, jeżeli my byśmy na przykład utworzyli sobie jakiś nowy blockchain, tak, my we dwójkę, no to ta sama baza danych byłaby u mnie i u ciebie, tak? Czyli jeżeli ja bym wprowadził jakąś zmianę, to ta zmiana by się u ciebie zaktualizowała. Jakby taki jest sens blockchaina, że te zmiany są wszędzie, ten rejestr jest prowadzony jakby na wszystkich urządzeniach, które obsługują ten blockchain i co do zasady przynajmniej, nie da się samodzielnie zmienić czegoś w tym blockchainie. Ale może na przykładzie. Ostatnio jest bardzo wiele marek modowych, które chcą właśnie wejść na blockchain i najczęściej one szukają rozwiązań w no, tej takiej modzie zrównoważonej. Tak? Połączenie mody zrównoważonej i blockchaina daje wynik taki, że tworzona jest na przykład baza z informacjami, skąd pochodzi dany produkt. Oczywiście te informacje na ten blockchain wrzuca producent, dystrybutor, wrzucają no kolejne podmioty czy osoby w ramach supply chain i tak dalej, tak? I informują, jakby ta ścieżka produkcji jest na bieżąco aktualizowana i klient na koniec może na przykład odczytać sobie informacje o danym produkcie, na przykład skanując kod QR, tak? Może odczytać informację, że dany produkt był wyprodukowany wtedy i wtedy i z takiego materiału przez taką i taką firmę. Te dane są de facto niezmienne, bo my możemy je wgrać na ten blockchain, ale no nie można ich usunąć. Znaczy ja mówię co do zasady oczywiście, no bo różnego rodzaju techniki hakerskie no oczywiście istnieją, tak? Natomiast co do zasady powiedzmy nie da się tego usunąć. Więc to jest takie dodatkowe uwierzytelnienie marki, że ona korzysta z takich produktów, o jakich ona mówi. Też były takie różne akcje marketingowe, w sumie chyba jedna nawet, że blockchain był powiązany właśnie znowu z modą zrównoważoną i marka odzieżowa informowała o imieniu alpaki, z której
zrobiony był produkt. Niesamowite, super. Tak, więc HM też miał połączenia z blockchainem. To był prototyp, że tak powiem, tego jakby zastosowania tej technologii. Oni wydali czapkę, tam był albo kod QR, albo jakiś inny chip był wgrany. Tam było coś, co pozwalało zeskanować komórką tą czapkę. I na komórce w dedykowanej aplikacji wyskakiwała po prostu czytelna informacja, skąd ten produkt pochodzi i tak dalej, i tak dalej. Różnego rodzaju informacje, ciekawostki, historia, cokolwiek my tam wgramy. AliExpress, a raczej Alibaba. Okej, my możemy hejtować tą platformę z wiadomych względów, natomiast to jest platforma, która technologicznie, ona naprawdę przewyższa po prostu niejedną firmę. Oni w ogóle już mają nawet wdrożony ten blockchain, oni mają wdrożoną sztuczną inteligencję na swoich platformach. Ta moda, ona idzie z tą technologią, ale ta technologia idzie do mody zdecydowanie aktualnie. No wiesz co, ja też jestem zdania, że moda zrównoważona, odpowiedzialna, to nie może być takie po prostu zawracanie Wisły kijem i cofanie się do pewnych praktyk, nawet cudownych, ale jakby nie siądziemy wszyscy przy krosnach z powrotem i można się bawić w rzemiosło, w rękodzieło, ale tak na masową skalę, to może nas uratować tylko technologia, a ta transparentność łańcucha dostaw, o której mówisz, to jest w ogóle coś, co się nam wszystkim marzy, bo jak my załapiemy ten styk, jak zobaczymy może nie tylko tą owcę albo kozę kaszmirową i poznamy jej imię, ale jak jeszcze będziemy mogli zobaczyć, że dorosła dziewczyna, a nie małe dziecko uszyło naszą bluzeczkę i może wcale nie za jakieś marne pieniądze, to wtedy mamy szansę, żeby jakoś właśnie połączyć kropki i trochę złapać szerszy kontekst. Jak mogę przerwać? Właśnie, bo przypomniało mi się odnośnie tych szkoleń, które prawnik może robić, żeby specjalizować się w branży modowej. To ostatnio na LinkedInie, LinkedIn ogólnie ma swoją platformę szkoleniową, ona się nazywa LinkedIn Learning, bardzo duża platforma szkoleniowa, gdzie oni wydają certyfikaty. I ostatnio ukończyłem szkolenie, ono chyba trwało 18 czy 19 godzin w ogóle, menadżera łańcucha dostaw. To tak w ramach ciekawostki właśnie. Czyli jeżeli tutaj mamy prawników albo studentów prawa, którzy chcą się specjalizować w branży mody, to polecam na przykład ukończenie takiego szkolenia, żeby wiedzieć, jak wygląda w ogóle łańcuch dostaw od środka, bo tam jest wszystko. Tam jest od poziomu podstawowego do zaawansowanego. Tutaj pada dużo bardzo fajnych rzeczy. Od razu uspokoimy słuchaczy i słuchaczki, że postaramy się podlinkować te wszystkie miejsca. A wracając, wiesz, do tego wszystkiego, co robicie, szerząc tą wiedzę, to powiedz, jak to jest, jak obserwujesz tą branżę mody od środka, pracując dla niej? Czy ta świadomość tych aspektów prawnych rośnie? Czy dalej jesteśmy w tym trybie, że kupujemy trochę szarej dresówki i próbujemy robić markę, chałupniczo, na czarno, na szaro, na lewo i tak dalej? Jak to jest? Czy obserwujesz taką zmianę przez te parę lat działania? Zdecydowanie. Zmiana jest naprawdę, naprawdę ogromna i mam nadzieję, że to też dzięki ekipie, z którą pracuję, bo naprawdę, tak jak powiedziałeś, robimy bardzo dużo różnego rodzaju akcji edukacyjnych, czy to właśnie e-booki, artykuły. Zresztą nasz blog Prawo w Modzie ma aktualnie chyba prawie 160 artykułów tylko związanych z prawem w branży odzieżowej. Niektóre artykuły mają po 5 czy 10 stron, bo to są takie tak zwane kompendia wiedzy, jak my to nazywamy. Więc mam nadzieję, że troszkę dołożyliśmy tej takiej cegiełki wiedzy i uświadomienia w tej branży. Natomiast 8 lat temu, mniej więcej 8 lat temu plus minus, jak zaczynałem w ogóle tak oficjalnie działać w tej branży odzieżowej pod kątem prawnym, to ta wiedza zdecydowanie była bardzo niska. Nie było chociażby żadnego artykułu czy żadnej takiej otwartej informacji. I to pamiętam jak do dzisiaj, bo to był pierwszy artykuł, który napisałem na swojego własnego bloga. To był artykuł na temat tego, czy wizażystka, czy wizażysta, fryzjer, fryzjerka mają prawa autorskie do tego, co tworzą. I nie było nigdzie w internecie odpowiedzi na ten temat. Ale dzisiaj ja myślę, że każda wizażystka czy fryzjerka wie, że tworzy bardzo często utwór na tych sesjach zdjęciowych i tak dalej i wie, że ma jakieś prawa. Tak, natomiast 8 lat temu te osoby nie wiedziały o tym. Chyba, że wiadomo, to są osoby gdzieś tam z wieloletnim doświadczeniem, tak? To nauczyły się w praktyce. Teraz rozmowa jest inna. Nie musimy aż tak bardzo przekonywać ludzi do tego, że potrzebują skorzystać
z prawnika, tylko bardziej na przykład musimy rozmawiać o tym, w jakim zakresie oni powinni skorzystać. Albo na przykład pomagamy klientom, czy potencjalnym klientom oczywiście, odnaleźć te rzeczy, które mogą być dla nich ryzykowne w prowadzeniu działalności i wtedy pokazujemy powiedzmy te ryzyka i pomagamy im minimalizować albo całkowicie likwidować to ryzyko prowadzenia działalności. Więc ten temat rozmowy jest całkowicie inny, mówiąc szczerze. I właśnie mam nadzieję, że te setki artykułów, setki też w sumie webinarów, miałem taki moment, że któregoś razu co tydzień przez kilka miesięcy co tydzień prowadziłem godzinne szkolenia na Facebooku w ramach live'ów. Więc mam nadzieję, że te wszystkie działania przyczyniły się do tego, żeby te rozmowy teraz z prawnikami były prostsze. Staram się też, wszyscy się staramy zresztą w ramach naszej ekipy, zespołu powinienem powiedzieć, ale ekipa myślę, że lepiej brzmi. Gang. W ramach tak, gang, dokładnie. No gang teraz, gangi biznesowe są modne. Po prostu staramy się wszyscy pisać na tyle prosto, na tyle zrozumiale, nawet w takiej codziennej komunikacji z klientami, żeby oni po prostu się nie bali tych prawników. Ja na przykład na Instagramie też pokazuję taką ludzką twarz prawnika, czyli pokazuję swoje gdzieś tam codzienne życie, że jestem taki jak każdy inny, mam jakieś tam swoje sukcesy, ale mam też swoje jakieś porażki, jakieś problemy. Ostatnio właśnie podczas tego 5-dniowego szkolenia mieliśmy taką sytuację, że dosłownie na kilka sekund wyłączył się nam mikrofon i nie można było prowadzić szkolenia. I to było tak super, że mieliśmy tak fajnych odbiorców, uczestników tego szkolenia, że oni uspokajali, że sobie poczekają, że wszystko jest w porządku, że naprawcie tutaj te kwestie techniczne na spokojnie, nie spieszcie się, nie denerwujcie się, nawet pisali do nas i tak dalej. Także no, myślę, że to wszystko, te wszystkie działania właśnie doprowadziły do tego, że, no, że te tematy rozmowy z odbiorcami są znacznie inne niż były te 8 lat temu. Pracy jeszcze jest trochę, no ale mówiąc szczerze, na pewno nie przestaniemy edukować dalej, także to jest też taka nasza dodatkowa gdzieś tam misja, mówiąc wprost, no bo oprócz kancelarii mamy też fundację, no i w ramach fundacji prowadzimy właśnie te wszystkie szkolenia, wszystkie są bezpłatne, wszystkie są robione przez ekspertów, przez specjalistów w danej dziedzinie. Mhm. Wiesz co, no tu się pojawia po pierwsze taka myśl, że żeby dzisiaj działać na rynku mody, ale w ogóle na jakimkolwiek rynku, jeszcze nawet w kontekście tego, co się dzieje, czyli pandemia, kryzys, jakaś taka wielka niepewność, to co warto mieć, to po prostu otwartą głowę i zdobywać te informacje z różnych źródeł, uczyć się, pytać, robić kursy, szkolenia, no i właśnie łączyć kropki. To powiedz teraz, czy w większości u Was w kancelarii pojawiają się młode marki, nie mówię nawet o młodych osobach, ale czy większa świadomość jest wśród tych osób, które dopiero wchodzą na rynek i to one uczestniczą w tych różnych spotkaniach online, offline i tak dalej? Czy marki już hulające, jak to widzisz, kto jest takim, wiesz, idealnym klientem dla Waszej kancelarii i dla Waszej fundacji zresztą też? Jasne. Jeżeli chodzi o idealnego klienta, to my oczywiście mamy swoje persony potworzone i tak dalej, ale może tutaj nie będę się zagłębiał w to. Natomiast jeżeli chodzi o takich klientów, czy potencjalnych klientów, czy obserwujących nasze działania, czy uczestników różnych szkoleń, to myślę, że właśnie dobrym przykładem jest to ostatnio 5-dniowe szkolenie. Codziennie było aktywnych 600 osób i oni, żeby zarejestrować się na nasze szkolenie, musieli powiedzieć, kim oni są. I to było tak, że 5% to może byli tylko prawnicy na te 600 osób, natomiast reszta to byli właściciele marek odzieżowych. Jeżeli chodzi o wiek, to naprawdę jest no, tak zwane 18-35 w marketingu, tak? Czyli po prostu wszyscy. Czym oni się zajmują? No to właśnie były marki odzieżowe, to byli menadżerowie, ale to były również, przeważnie to były kobiety, to były krawcowe, konstruktorzy różnego rodzaju, to byli projektanci i projektantki, także tutaj ten zakres też jest bardzo szeroki. I właśnie nie bez powodu, w sumie teraz to widzę, i widzisz, i to są właśnie te kropki, nie bez powodu zrobiłem ten kurs na LinkedInie odnośnie łańcucha dostaw, bycia menadżerem, chociaż nigdy nim nie będę, no bo to
podczas tego kursu były też lekcje dotyczące tego, jakie osoby występują, czy jakie stanowiska występują w ramach tego łańcucha dostaw. I to jest naprawdę, to jest logistyka, to jest pan czy pani, która dostarcza produkty do magazynu, tak? To są osoby, które zajmują się marketingiem w ramach takim marketingiem pracowniczym, tak, employee branding, z tego co pamiętam nazwę. Więc to są naprawdę różnego rodzaju osoby, które występują w ramach branży odzieżowej. I tych stanowisk jest po prostu no, dziesiątki, tak, jak nie więcej. O, bajerów też było bardzo dużo, kupców było bardzo, bardzo dużo na naszych szkoleniach. To też jest dosyć ciekawą rzeczą. Jesteś jednym z pierwszych gości, ale na pewno nie ostatnim, który będzie pokazywał, jak bardzo to jest jednak złożona branża, że to nie jest branża, którą właśnie tworzy projektant, sprzedawca czy właściciel butiku, tylko no, tak naprawdę zaangażować się w modę można naprawdę z bardzo różnym wachlarzem doświadczeń, edukacji i tak dalej. No, dla każdego tam się znajdzie jakiś wycinek roboty w tym właśnie długim, skomplikowanym łańcuchu dostaw, gdzie można się przydać. No i to jest, myślę, też coś takiego, co tą modę dosyć mocno wyróżnia. I taki globalny zasięg, ale też no, taki bardzo wielowątkowy po prostu zakres kompetencji i różnych rzeczy. No to teraz, słuchaj, żebyśmy trochę sprowadzili naszą rozmowę na takie bardzo jakby realne, codzienne tory, to poproszę Cię o kilka przykładów takich nieetycznych praktyk w świecie mody, które właśnie polegały na, wiesz, jakimś konflikcie prawnym albo po prostu na ślizganiu się po powierzchni, po to, żebyśmy zobaczyli, wiesz, w których momentach może ten konflikt z prawem następować. Ostatnio na przykład był problem i nagłośniony był przez Mr. Vintage odnośnie oznaczania składu surowcowego na metkach. Myślę, że znasz ten temat. Tak. Było ostatnio bardzo, bardzo głośno o nim. To jest o tyle ciekawy temat, że my nie wiemy, czy możemy się domyślać, tak, oczywiście. My nie wiemy, czy te marki odzieżowe, które były sprawdzane przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów przy współpracy gdzieś tam z Izbą Handlową, czy te marki, one naprawdę, że tak powiem, nie wiedziały, jaki był skład, albo że ten skład był specjalnie przez nich przekłamywany, czy po prostu dostawca właśnie gdzieś tam, na poziomie dostawcy gdzieś tam on, że tak powiem, oszukał i one poszły dalej z nurtem i po prostu poinformowały o złych składach na metkach. To jest, myślę, że bardzo częsty problem błędnego oznaczania składu na metkach. Kwestie nieinformowania, gdzie była produkowana dana rzecz. Kwestie przekłamania co do jakości tkanin bardzo często, bo jeżeli ktoś sprzedaje garnitur, gdzie jest napisane, że to jest, no nie wiem, wełna skrętna 120, tak, a okazuje się, i 100% oczywiście, a okazuje się, że ta wełna to przy wełnie nie stała i tam jest 50% poliestru, no to tutaj rodzi się naprawdę duży problem z tym. Także myślę, że to może być takim przykładem, dosyć spontanicznym przykładem numer jeden. Tutaj jak ktoś jest tym zainteresowany, to odsyłam do e-booka w ramach Instytutu Prawa Mody, ale myślę, że w szczegóły nie ma co wchodzić. To może inaczej, ja jestem ciekawy Twojego zdania w tym temacie. Co myślisz o tym w ogóle, no, o takim procederze? Oczywiście, że to jest fatalne, zwłaszcza, że w przypadku tej mody odpowiedzialnej my bardzo dużo mówimy o tym, jaki jest ten taki koszt środowiskowy, dlaczego bawełna organiczna jest lepsza i droższa i no, lepiej nam służy niż na przykład taki poliester. Więc wydaje mi się, że ta świadomość konsumentów rośnie. No i to jest bardzo duże nadużycie, jeśli ten klient, który już się nauczył, już się dowiedział, że wełniany płaszcz będzie go grzał lepiej, albo że w naturalnym bawełnianym swetrze czy swetrze z wełny będzie mu po prostu cieplej niż w jakimś akrylowym takim gniocie, mówiąc wprost,
No i jeśli taki konsument wykonuje już jakiś trud, szuka, sprawdza te składy, a potem okazuje się, że no właśnie w użytkowaniu wychodzi coś zaczyna skrzeczeć, ta rzeczywistość i po prostu no, nie czujemy się fajnie, no to niektórzy zwrócą z tym pytaniem do marki, czy to aby na pewno, ale niektórzy powiedzą, no hej, czyli to w ogóle nie ma znaczenia, no po co się w wełnie, tak jak pociłem się w akrylu i jakby wiesz, no uważam, że to jest naprawdę niefajne, a jak mówiłeś o tym, skąd to się może dziać, no to ja niestety po tych kilkunastu latach pracy w branży mody miałam doświadczenie takie, gdzie to dostawca wysyłał informacje o składzie, które nam się jako projektantkom wydawały bardzo podejrzane i tutaj przy jakichś takich, wiesz, interwencjach wychodziło, że ach, no faktycznie rzeczywiście coś tutaj nam się pomyliło i były te informacje prostowane. Ale też niestety miałam krótki epizod pracy z marką, w której usłyszałam, że no przecież wszyscy tutaj kłamią, jeśli chodzi o podszewki, no to my nie będziemy jedynymi frajerami. No kłamiemy, bo wszyscy kłamią i to było po prostu no, właśnie powiem ci, że właśnie to kłamiemy, bo wszyscy kłamią, to ja się z tym niestety najczęściej spotykam, a z drugiej strony marki też argumentują tym, jak gdzieś tam rozmawiam z różnego rodzaju markami, że nie stać ich na sprawdzenie tego. Natomiast istnieją oczywiście rozwiązania nawet w Polsce laboratoryjne, które nie są jakoś super drogie, gdzie można sprawdzić dany produkt czy daną tkaninę, z czego ona jest zrobiona. Druga rzecz, my też stosujemy różnego rodzaju właśnie takie jakby rozwiązania prawne. Oczywiście nie unikniemy takim rozwiązaniem prawnym przekłamania po stronie dostawcy. No ale na pewno, na przykład, jeżeli ktoś nie będzie chciał podpisać umowy o takiej i takiej treści, która zabezpiecza w tym zakresie markę odzieżową, tak, nie będzie taki dostawca chciał podpisać umowy, no to wiadomo, że tutaj powinna się zapalić no co najmniej żółta lampka, jak nie już czerwona. Więc takie okołoprawne i takie prawne rozwiązania też istnieją w celu ochrony marki, czy ochrony tego producenta odzieżowego, żeby właśnie uniknąć tego typu problemów. No bo okej, ktoś przekłamie, natomiast prawo tutaj, tu myślę, że to trzeba powiedzieć, bo tutaj to pytanie się pojawia niestety, czy prawo chroni w tym zakresie tą markę odzieżową, jeżeli okaże się, że produkt no, de facto ma inny skład niż powinien. I tutaj chcę powiedzieć, że tak, że chroni. Oczywiście na pierwszy front oczywiście ta marka odzieżowa, ona ucierpi, no bo co to jest za argument, że dostawca skłamał, tak? To nie jest żaden argument dla konsumenta. Marka odzieżowa powinna to sprawdzić. Natomiast oczywiście różnego rodzaju, czy to regres, czy warunki umowy, złamanie warunków umowy i tak dalej, no pozwalają nam w razie czego na jakieś kwoty odszkodowania, czy różnego rodzaju no, takich kar umownych, tak na przykład. To też jest dosyć istotne, żeby właśnie zabezpieczać się również w tym zakresie. Tylko no, tutaj jeszcze nie ma tej takiej edukacji czy wiedzy po stronie marek, bo wspomniałem, że właśnie ukończyłem to prawo chińskie, to też właśnie nie bez powodu, bo jakby mieliśmy bardzo dużo i mamy bardzo dużo klientów, którzy gdzieś tam współpracują z zagranicznymi dostawcami, czy to są, nie wiem, tkaniny z Indii, tak, czy jakieś dodatki, a wiemy, że niektóre rzeczy naprawdę no, zagranica robi lepiej i ten made in China nie zawsze oznacza, że to jest coś złego akurat. Są tam też różnego rodzaju specjaliści, na przykład od drewna, bardzo fajni, gdzie właśnie trzeba się zabezpieczyć tymi umowami, bo tam jest taka praktyka, ale to mówię, to w ramach ciekawostki bardziej, że jak nie ma umowy, to tak naprawdę możemy zrobić wszystko, a druga rzecz, jak jest umowa, ale ta umowa no, nie jest do końca dobrze napisana, to ta umowa też nie będzie wiązała w ogóle tego podmiotu na przykład z Chin. Wiesz co, mówiłeś o tym, że można sprawdzić te składy i taką mam refleksję, że bardzo wiele rzeczy można zrobić w markach, żeby jakby działać lepiej i wykluczać różne problemy, tylko to, w czym ja widzę przyczynę wielu różnych wpadek i takiego mijania się z, no nie tylko z prawdą, ale w ogóle z jakimiś takimi dobrymi rozwiązaniami, to jest ta niewyobrażalna presja czasu, bo
pierwszy argument, który usłyszałabym od swojego pracodawcy, gdybym chciała zakwestionować skład jakiejś tkaniny i zaproponowałabym, że zbadamy ją w laboratorium, to usłyszałabym, że ale oszalałaś, nie mamy czasu. Nie mamy czasu, bo mamy terminy, bo musimy to szyć, już to musimy wypuszczać. I, no i w ten sposób, przez to, że ta moda jest no, tą szybką modą, ta przysłowiowa fast fashion, że my w tej branży działamy wiecznie w niedoczasie. W zasadzie, mimo że projektujemy z rocznym wyprzedzeniem często, to cały czas jest to taki wyścig, w którym no, mamy wrażenie, że jesteśmy spóźnieni. No i dlatego na przykład nie ma tej uważności, dlatego przechodzą różne niedoskonałe rozwiązania i dlatego też mamy na rynku wiele niedopracowanych modeli, a potem skutkuje to po prostu, wiesz, jakimś morzem odzieżowych śmieci. Dla mnie tutaj ten aspekt czasu, potem nie ma czasu, żeby właśnie podpisać porządnie umowę, żeby skonsultować ją z prawnikiem. Wiesz, chcemy wystartować z nową marką, ale szybko, szybko, żeby zdążyć na najbliższy sezon i tak dalej, i tak dalej. Więc taki mi się tutaj wyświetlił główny problem, który polega na tym, że my się po prostu wiecznie spieszymy i dlatego działamy zawsze na jakiejś takiej granicy prowizorki, wyjdzie albo nie wyjdzie, a może się uda, może jeszcze tym razem. Ja coś takiego właściwie obserwuję przez wiele lat. No zdecydowanie, jak 12 kolekcji rocznie jest robionych, to zdecydowanie to wszystko jest po prostu na prędce. Natomiast współpraca z prawnikiem może być szybka. To tutaj tylko takie sprostowanie, żeby nie odstraszać słuchaczy. Nie chcę, żeby to źle zabrzmiało jakoś, natomiast obecna sytuacja, która teraz jest, czy to gospodarcza, czy to lockdown, czy COVID i tak dalej, ona na pewno spowolni marki. Tutaj myślę, że ta świadomość dzięki temu na pewno będzie inna, przynajmniej przez jakiś czas. Absolutnie. Ja też oglądając parę takich online'owych konferencji o tym, jak pandemia i kryzys zmieni modę, to tam się pojawia jeden refren. Po pierwsze tą modę, te produkty trzeba będzie dużo lepiej, bardziej dogłębnie przemyśleć, żeby utrzymać się na rynku. Jakby nie będziemy kupować już tak spontanicznie, jak kupowaliśmy my konsumenci. W związku z tym te produkty będą musiały być zaprojektowane, zrobione lepiej, więc tutaj się też otwiera, wiesz, taka duża furtka na uważność, no i tak właściwie powinna być moda zrobiona, tak? Ten mindfulness, o którym mówimy, on spokojnie może dotyczyć każdej branży i wszystkim wyjdzie na dobre. Mam tutaj jeszcze jeden taki przykład w sumie, który chciałbym opowiedzieć pokrótce. To jest kwestia podrabiania znaków towarowych. Myślę, że to jest też bardzo, bardzo częsty problem. Nawet na naszym rodzimym rynku, na naszym polskim rynku. Mieliśmy, czy to w Polsce, czy w Europie, czy w Chinach na przykład, są różnego rodzaju sprawy prowadzone, czy konflikty bez użycia sądu, że tak powiem. Słuchacze na pewno kojarzą kwestię walki Apple z Apple, tak? Albo Adidas i jakiś Adudas. Był też case związany z New Balance'em i New Bernem, tam logotypy akurat były podobne. Ta NK i tak dalej. I to jest też bardzo częsty problem, czyli produkowanie czegoś i zamykanie się tylko na rynek polski i na przykład stworzenie marki na rynku polskim, która na przykład nazywałaby się, nie wiem, Arek, tak? Albo no już przyjmijmy ten Adidas i zamykanie się tylko na rynek polski. Natomiast za jakiś czas może się okazać, że w Chinach powstała marka Adudas, tak? W Niemczech czy we Francji powstała Adidas i jakieś inne tego typu. Więc według mnie powinno się bardzo szeroko patrzeć na markę, którą tworzymy. Okej, jeżeli chcemy działać tylko na rynku polskim, to i tak trzeba patrzeć na to szeroko, bo my za jakiś czas nie wiemy, czy klient polski, wyszukując naszej marki, nie trafi na sklepikarza z AliExpress na przykład. A takie rzeczy też się dzieją na rynku, czyli ktoś wyszukuje daną markę, a nagle wyskakują, nie wiem jak to nazwać, aukcje czy po prostu karty produktowe z AliExpress z tymi samymi produktami, z tymi samymi zdjęciami.
pomimo tego, że to jest marka no, 100% polska, nawet ma polską nazwę, też jest dosyć ciekawym rozwiązaniem, więc ja myślę, że ta ochrona marki pod kątem znaku towarowego to też jest bardzo, bardzo istotna rzecz i było bardzo wiele case'ów, bardzo wiele spraw związanych z tym właśnie, czy to na rynku polskim, czy to na rynku europejskim, czy ogólnie takim międzynarodowym. Wiesz co, otwiera mi się teraz w głowie mnóstwo takich przykładów też, o których czasem jest głośno, kiedy jedna marka właśnie kradnie projekt drugiej, w ogóle cała kwestia podróbek i tak, tak sobie myślę, tak, że to w ogóle chyba musi być jakiś osobny odcinek, w którym ty będziesz radził nam, konsumentom, jak unikać największych pułapek, bo zaczynam mieć wątpliwość, że my po prostu nie skończymy nigdy tej rozmowy. Znaczy, powiem ci, że na poziomie konsumenta to tam jest tyle możliwości, to ja mogę ewentualnie, może nie do konkretnych jakby stron internetowych, ale kierunek poszukiwań mogę ewentualnie nadać. Jeżeli kupujemy na przykład torebkę Birkin albo jakąś inną znaną, tak, znany produkt, to istnieje bardzo dużo stron internetowych, które porównują takie podróbki, co też jest bardzo fajne. Mhm. Robią zdjęcia tym podróbkom i po prostu pokazują, że dana rzecz powinna być w innym miejscu, coś powinno być inaczej uszyte, coś inaczej powinno być przeszyte i tak dalej. Czyli jeżeli chcemy iść w tą modę zrównoważoną, okej, nie chcemy kupować torebki za 18 tysięcy, ale tutaj mówię o akurat modzie zrównoważonej i też pod kątem kieszeni konsumenta, to myślę, że warto, zdecydowanie warto chociażby skontaktować się z daną marką. Czy ona współpracuje z danym dystrybutorem albo z danym, nie wiem, franczyzobiorcą i po prostu zapytać się, czy dana rzecz jest podróbką, czy nie. Blockchain też tutaj jest pewnego rodzaju rozwiązaniem. No bo możemy wtedy śledzić dany produkt. To pytanie, czy to jest oryginał, czy bardzo dobra podróbka, ono też jest kluczowe, jeśli sięgamy po modę z drugiej ręki albo po modę vintage. Mhm. Obserwuję kilka takich stron na Facebooku, gdzie można kupić rzeczy, które już się komuś znudziły. To są bardzo często dobre, markowe, fajne ubrania i dodatki, no ale nie zawsze ten właściciel czy właścicielka ma paragon, który może pokazać, bo to są często jakieś prezenty albo jakieś spadki i tak dalej, no więc cała jakby kolejna, to się otwiera furtka. No ale to myślę, że to tylko pokazuje, że jak już się rozpędzimy i wejdziemy w ten taki gąszcz prawniczych różnych zawiłości, no to w zasadzie tutaj nie ma końca. Masz jeszcze jakąś odezwę na koniec do tych wszystkich, którzy chcą robić tą modę w taki mądry, odpowiedzialny, legalny sposób? Chciałbyś jakoś domknąć tą rozmowę? To może taką radą i wnioskiem może tej całej naszej rozmowy będzie to, żeby się szkolić. Myślę, że to jest o tyle istotne, że pozwala właśnie też otworzyć oczy na pewnego rodzaju problemy, których ewentualnie myśmy nie widzieli, i korzystać z tej wiedzy praktyków, bo tak jak teraz sobie rozmawiamy, to zobacz, ile rzeczy tutaj wyszło. To, co powiedziałaś, tutaj mamy kwestię podróbek i o tym możemy rozmawiać przez kolejne godziny. Mamy kwestię, nie wiem, znaków towarowych, mamy kwestię weryfikacji materiałów, współpracy z Chinami i tak dalej. I myślę, że nawet po naszej dzisiejszej rozmowie no, otworzymy na pewno szeroko oczy słuchaczy, żeby wiedzieli też właśnie pod jakim kątem w ogóle szukać i pod jakim kątem patrzeć na swoją działalność, bo produkowanie to jest jedno, ale robienie biznesu to jest jakby kolejna rzecz, tak? Bo możemy być super projektantem, ale to trzeba połączyć też z byciem przedsiębiorcą, no bo to jednak jest biznes taki jak każdy inny, no ze swoją własną specyfikacją, mówiąc wprost. Absolutnie i wiesz, bardzo często też tym młodym osobom, które z takim entuzjazmem chcą otwierać własne marki tuż po szkole, ja z jednej strony mocno kibicuję takim zrywom, ale z drugiej strony jestem też świadoma, że jeśli to są ludzie, których najbardziej w modzie kręci ten aspekt kreatywny, to oni naprawdę będą musieli mieć jakieś wsparcie, żeby się po prostu nie spalić na tych wszystkich innych aspektach typu marketing, promocja, sprzedaż, produkcja, negocjacje, właśnie aspekty prawne, logistyka i tak dalej, bo to jest, tego się nie da zrobić samodzielnie, a jeśli się to robi samodzielnie, no to może się okazać, że na to, co powinno być sercem marki, czyli na tworzenie produktu,
no to zostają jakieś późne nocne godziny. Pamiętam nawet, jak Gosia Baczyńska w wielu wywiadach podkreślała, że w zasadzie ona, prowadząc swoją luksusową, taką projektancką markę na projektowanie, na tworzenie nowych projektów, produktów, ona ma tak naprawdę te późne nocne godziny, bo cały dzień to jest właśnie kontakt z klientkami, przymiarki, no po prostu bycie właścicielką przedsiębiorstwa, tak? Bo jeszcze tak. Wszędzie tutaj musi się nam domknąć budżet, bo zakładamy, że markę, jak każdy biznes, zakłada się po to, żeby zarabiać, żeby tutaj była płynność finansowa i jakiś zysk, dochód. Więc no, myślę, że to jest bardzo dobry wniosek, żeby po prostu się uczyć, zdobywać wiedzę, no bo niewiedza potrafi dużo kosztować. Mam w swoim życiu takie doświadczenia, gdzie właśnie nieznajomość prawa albo nawet nieznajomość regulaminu w korporacji, w której pracowałam, kosztowała mnie naprawdę bardzo bardzo dużo. Myślę, że wszyscy mamy takie historie różne. To są takie kosztowne lekcje, które pokazują, że naprawdę trzeba czasem czytać to, co drobnym druczkiem i no nie uciekać od tych może mniej ekscytujących aspektów życia, bo nie wszystkich oczywiście musi pasjonować czytanie umów, ale no warto. Bardzo Ci dziękuję za tą rozmowę. Myślę, że faktycznie no, dotknęliśmy różnych tematów, które mogą gdzieś doprowadzić dalej naszych słuchaczy, słuchaczki. Bardzo, bardzo dziękuję. Również dziękuję. Dziękuję wszystkim.